Cześć i czołem. Black Friday nadchodzi wielkimi krokami, no i cały czas jest to chyba taki najbardziej gorący okres, jeśli chodzi o możliwość kupowania nowych sprzętów. No oczywiście tak, to prawdą jest to, że wiele sklepów wykorzystuje ten moment, żeby sobie troszeczkę klientów ponaciągać. Wiecie, podniesiemy cenę o 100, ale obniżymy o 200. No i jakby klient będzie wiedział, że promocja jest większa, tak? Ale oczywiście dalej jest wiele miejsc w sieci, gdzie te promocje są naprawdę bardzo fajne. No i właśnie dzisiaj się tym tematem troszeczkę zajmiemy. Pogadamy o tym, gdzie tych promocji szukać, jak się nie nadziać, na jakie promocje możemy liczyć, a na jakie nie możemy liczyć. Także o tym wszystkim pogadamy z Wami w tym materiale. Cóż, może zaczniemy od tego, na jakie promocje w ogóle nie warto zwracać uwagi. No cóż, oczywiście to jest to, co powiem, to jest tylko moje zdanie, natomiast ono się bardzo często sprawdza i okazuje się, że tak naprawdę nie warto zwracać na te promocje, które są często tak bardzo, bardzo agresywnie reklamowane, właśnie szczególnie w telewizji, tak? Przez ten cały okres Black Friday, czy już nawet Black Week, będziecie widzieć w kółko te same reklamy tych samych produktów, wiecie, że super, świetne obniżki o 300 zł, tak dalej. Natomiast bardzo często jest tak, że to są produkty, które po prostu zalegają w magazynach, tak? Bardzo mało osób te produkty kupuje i często jest tak, że te promocje wcale nie są w ogóle jakoś wybitnie okazyjne, tak? Ale przez to, że wiecie, no, dużo osób jakby w tym okresie Black Friday ma po prostu potrzebę, żeby sobie coś kupić, no to wiecie, pierwsze z brzegu kupuje, tak, te produkty, te 300 zł taniej, mimo że wcale to nie jest jakaś świetna promocja, bo na przykład takie obniżki były już wcześniej o 500 zł, tak? Natomiast tak naprawdę najlepsze obniżki na Black Friday to są te, które nie będą trwać przez cały tydzień, tylko tam będą tak zwane dropy, tak? Czyli nie wiem, jakiś sklep, czy nie wiem, czy serwis po prostu aukcyjny będzie wrzucał, załóżmy, 50 sztuk danego towaru, tak? Będziemy wiedzieć, że powiedzmy sprzedaż startuje o 13, więc będziemy mogli się na to wcześniej przygotować. No i wiecie, po prostu startuje sprzedaż, kto pierwszy, ten lepszy i mamy naprawdę często fajne promocje. Oczywiście szukanie tych promocji nie jest aż takie proste, tak? No bo nie dostajemy tej reklamy chamskiej, która uderza nam po prostu do głowy, tylko musimy sobie sami ją znaleźć. No w jaki sposób ją znaleźć? No i cóż, powiedzmy tak, że na komputer świecie co roku w okresie Black Friday czy Black Week robimy specjalną relację na żywo, gdzie na bieżąco wrzucamy te promocje z linkami. Także już teraz zapraszam Was serdecznie. Tam co roku myślę, że odwalamy kawał dobrej roboty i tych promocji jest naprawdę sporo. Ale też chociażby jest taki serwis jak pepper.pl, tam użytkownicy wrzucają dane promocje i jeżeli dana promocja jest naprawdę okazyjna, no to te promocje są plusowane przez innych użytkowników, więc wiecie, po prostu użytkownicy głosują za tym, co jest dobre, a co nie jest dobre. Jeśli natomiast sami znajdziecie jakąś promocję i będziecie chcieli sprawdzić, czy ona jest okazyjna, no to spokojnie, tutaj też macie kilka narzędzi. No przede wszystkim wszystkie większe porównywarki cen, takie jak Skąpiec czy Ceneo, mają coś takiego jak historia cen. Tam wystarczy po prostu wejść, wyszukać jakiś produkt, wejść w to zestawienie tych produktów, tak, w różnych sklepach i tam mamy historię cen i sobie możemy po prostu w okresie Black Friday bardzo jakby wygodnie zobaczyć, czy te ceny faktycznie są legitne, tak, czy one spadały, czy może ktoś się wybił i postanowił mu tę cenę podnieść. Oprócz tego cały czas bardzo fajną stronką jest Fake Friday. Jest to taka strona, która właśnie bardzo czytelnie pokazuje nam zmiany cen w różnych sklepach na podstawie po prostu wykresu, więc jeżeli chcecie sobie szybko jakiś produkt wyszukać i znaleźć, to też jest bardzo fajna opcja. Także reasumując, promocje, które chamsko uderzają do Waszej głowy, są chamsko promowane, reklamowane, nie, bo najpewniej jest to po prostu, wiecie, potrzeba jakiegoś czyszczenia magazynu. Natomiast te promocje, które są dropami, tak, jakieś liczby sztuk, no i często te promocje gdzieś tam właśnie, czy wrzucamy na komputer świecie, czy na PPR-ze, czy na innych serwisach tego typu, tak, to myślę, że już możecie się interesować. Najlepiej po prostu patrzcie, co na ten temat piszą inni użytkownicy. No dobra, ale jakich promocji właściwie możecie oczekiwać? No to jest ogólnie bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę możecie kupować właściwie wszystko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o elektronikę, to tutaj naprawdę nie ma granic. Znaczy, są oczywiście sprzęty, których nie kupicie, ale o tym powiem za chwilę. Także jeśli myślicie już teraz, żeby kupić sobie, nie wiem, na przykład telewizor, ekspres do kawy, laptopa, jakiś dysk SSD, może jakiś robot sprzątający, tak, tego typu rzeczy, no to myślę, że już teraz w tym momencie możecie sobie ten zakup odłożyć właśnie na Black Friday. Na pewno jakieś fajne promocje się
tutaj zdarzą. Jeśli chodzi natomiast o sprzęty, których raczej nie kupicie, no to tutaj miejcie na uwadze, że mowa o wszystkich takich urządzeniach, których dostępność jest mocno ograniczona albo które po prostu trzymają cenę no, ze względu na wysoki popyt. Czyli z jednej strony na przykład znaleźliście sobie jakiś dysk SSD, który nie jest tak normalnie dostępny w sklepach, on się pojawia i znika, pojawia się i znika. No to takie urządzenie raczej nie zostanie przecenione, no bo po prostu często sklepy nie mają tego na stanie, więc też nie mogą tego wyprzedawać, tak? Tak samo jeśli chodzi o PlayStation 5, Sony niedawno podniosło ceny tych urządzeń i ten sprzęt może nie jest już tak trudno dostępny jak jeszcze rok temu, ale jego ceny cały czas trzymają, więc podejrzewam, że szczególnie jeśli chodzi o ceny zestawów, to bardzo możliwe, tutaj właśnie też od razu Was przestrzegam, żebyście na to uważali, znaczy może się zdarzyć tak, że jakiś sklep podwyższy o stówkę cenę zestawu, który teraz kosztuje stówkę mniej, tak, i właśnie o tę stówkę potem znowu cenę przywróci, żeby widać było, że jest fajna promocja, tak, super okazja, tanie nie będzie, kupujcie, a wcale tak nie będzie. Natomiast co innego jeśli chodzi o Xboxy, ponieważ te konsole w Polsce są cały czas dostępne, cały czas trzymają tą stałą cenę, czyli te powiedzmy 2300 czy 400 zł i też jeśli chodzi o konsolę Xbox Series S, czyli te 1300-400 zł. No myślę, że obie konsole gdzieś tam zostaną przecenione, o ile trudno mi powiedzieć, ale wypatrujcie obniżek. Tak samo nie liczyłbym raczej na obniżkę cen kart graficznych, no bo wiecie, mimo że ceny kart graficznych spadły, no to dalej właśnie firmy nie są na tyle dotowarowane, żeby wyprzedawać te sprzęty, nie wiem, o 200 zł taniej, bo jeszcze ktoś by mógł kupić sobie po prostu na handel, tak? Nie wiadomo nigdy, jak to z tymi kartami graficznymi będzie, ale myślę, że jakąś elektronikę komputerową spokojnie kupicie, także krótko mówiąc, stay tuned i czekajcie. Jest natomiast kilka takich właśnie szlagierów, takich produktów, które co roku pojawiają się na Black Friday, które tak naprawdę obecność właściwie w promocjach jest niemal pewna. No i te obniżki co roku mogą być oczywiście coraz większe, więc w opisie pod filmem znajdziecie właśnie linki do kilku takich produktów. Klikając w nie już teraz możecie sobie sprawdzić aktualne ceny, no a potem ewentualnie właśnie na Black Friday do tych produktów możecie sobie wrócić i sprawdzić, jakie ceny się zmieniły i o ile ewentualnie cena spadła. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że właśnie z tym takim podręcznikiem, który dla Was przygotowałem, będziecie bardziej uważni na Black Friday, tak? Będziecie uważniej kupować, zwracać uwagę na pewne kwestie. No i cóż, ode mnie to tyle. Udanych zakupów. Wpadajcie na Komputer Świat na relację na żywo w okresie Black Friday. No i cóż, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pa!